Piekielne bingo, hashtag piekielna kuchnia na Twitterze. Lecimy. Przed tygodniem szefa Maru zrobił uczestnikom kulinarną niespodziankę. Dzisiaj na warsztat weźmiemy amerykańskie klasyki. Gośćmi piekielnej kuchni były piosenkarka Ewelina Lisowska i aktorka Anna Lucińska. Obie panie nie kryły, że lubią amerykańską kuchnię. Oj, tak, tak. Steki? I cheesecake. Dobra, dobra, wszyscy wiemy, co było w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś nie wie, co było w poprzednim odcinku, to mi bardzo przykro, bo idziemy do przodu i zaczynamy. Uwaga! Amaro, budziliśmy się. Banio! Banio! Co tu senty? Dzięki za 10 miesięcy. Tysięcy. Banio! 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 Kurwa, no nie, ten montażysta, to nie mogę z tym pierdzeniem tutaj. Banio! Ale rzucają mięsem. Ała! To bolało trochę. No tak. Na tym etapie zmagań poprzeczka jest już bardzo wysoko. Jakie zadanie przygotował dziś dla kucharzy szefa Maro? Co przygotowałeś? Spojrzenie szefa naprawdę, no. Przeszywa. Dzień dobry, jak samopoczucie? Dzień dobry, szef. Dzień dobry, szef. Mam ogromną energię. To jest mój dzień. Jesteśmy już na półmetku walki o 100 tysięcy złotych i pracę w mojej restauracji. Przecież Paweł przypomni, po co to mówisz? Zmagań. Kiedy to minęło? A przed najlepszymi z was kolejne 5 tygodni. Jestem tutaj dalej i uwierzcie, jeszcze tutaj będę. Nie jest chyba żadnym odkryciem, że Artur z pozoru najprostsze dania czy składniki często okazują się największym. Co dzisiaj, jajko? Sprawdzimy, czy tak będzie również dziś. Jajko. Wiem, że na pewno nie będzie to proste. Jakieś propozycje? Ziemniaki, szef? Zimno. Kluski, pierogi? Zimno. Kasia, coś ci przychodzi do głowy? Jajka, szef. Ciepło, ciepło, oj, kurwa, nie to. Będzie przygotowanie jak największej ilości makaronów. Spokojnie, dam sobie radę sama. Będziecie pracować w parach. Maja i Wojtek Papi. Cześć, misiaczku. No trochę się przeraziłem. Artur i Grzegorz. Jezu, kurwa, nie wierzę. No niepewny, ja niepewny, z tego może wyjść niezła kaszana. Ewelina, Wojtek Matrix. Będziesz gotował w czapce na kuchni szefa Amaro? Dzisiaj fryzura nie jest odpowiednia. I Kasia z Rafałem. Wolałbym z kimś innym. Rafał! Kurwa, kasak, nieładnie tak, zajebisty ma skład. A przygotowanie makaronów będziecie mieli pół godziny. Kasia przez pierwsze dwa odcinki była taka trochę takie i od trzeciego odcinka Kasia przeszła metamorfozę wychłodnego giga superczada. Da się coś tam zrobić w te 30 minut. Ale uwaga, makaron musi przede wszystkim spełniać moje standardy, zatem nie tylko ilość będzie miała tu kluczowe znaczenie, ale też jakość. A zrobić jeszcze go na miarę szefa Amaro? To będzie bardzo trudne zadanie. Nie marnujmy czasu, zatem 30 minut. Czas start! Grzesiu, 30 minut! Wreszcie timingi z piekielnej kuchni prawdziwe. Zabierz wszystkie, zabierz! Dobrze! Mąka! Kurczę, ktoś zabrał naszą mąkę. Dobra, nie ma co, chodź. Wodę? Aha, mikser, małe. Po co mikser? Ja bym to ugniótł ciasto normalnie na... Ja bym ręcznie ugniotła ciasto. Kurwa. Mój przepis na makaron, kilogram mąki. Użycie robota kuchennego to nie jest głupi pomysł. Pokażemy, jak powinien wyglądać makaron. Czy tak dobrze będzie również u Eweliny i Wojtka? Na samym początku mamy trochę problemy z ciastem. Uff, ale się kurde smachałem tu ubień. Kurde, zajebiście. Nie no, jeżeli jest takie twarde, to nie jest dobre. Trochę wody, to... troszeczkę oleju i na pewno wyjdziemy z tego. Może żółtko jedno. To było na blacie? Dobra, na stolnicę. Ale mamy stolnicę? Tu jest stolnica. Gnieciemy, gnieciemy. No, to gnieciemy. Prawda. Jedni gniotą, a inni demolują. Spoko. No, brawo, 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 Kasia, brawo. Sorry. Pora zabrać się za wałkowanie ciasta i tu pojawiają się schody. Nie, nie, Artur. Wiesz, to ciasto jest do dupy. Tak. Żeś, nie wiem, co z tym ciastem, ale zrób coś z tym.
Artur? Tak? Uważasz, że to ciasto jest dobre? Mam wrażenie, nie, jest chujowe. Że robisz ser żółty. Panowie, tak myślicie, czy ciasto powinno mieć dziury, tak jak ser? Nie, szef. Grzesiu, to musi być ciasto równe. Nie wiem. Wytniemy. Kasi ciasto ładnie wygląda. Kawałki są dziury i pokroimy resztę. Mawka, dziękuję, jeśli idzie za 3 miesiące. Musisz to kroić, co? Dobra, poczekaj, tylko jeszcze ukręcę ten. Papadele zrób, z noża. Z noża, a nie z tego? Kurde, mamy obcinaczki, słuchaj, do tego. Chcę kroić nożem. Krój nożem, no będzie szybciej. Ale na chuj obcinaczku byłoby lepiej. Ale po co? Oni kroją nożem. Czerkam na konkurent. Kurwa, to nie znaczy, że robią dobrze, że nożem. Nożem jest nierówno. Jadę, Majka. Daj, dawaj, Wojtek, dawaj. Ja pierdolę, jak ja widzę, jak on to kroi. Kroi to dobrze, ale jak to widzę, to... Widzę, że jak cię motywuje, to naprawdę... On tak wysoko ramię podnosi. Zostało wam, halo, 5 minut. 5 minut, dawaj. Dawaj. Grześ, chodź tu. Biegnę. P***** ci to, jak tego nie zdążysz zrobić, Grzesiu. Artur, ciśnij go, musisz zdążyć. Grzesiu! No ale co on, kurwa, zrobi szybciej? No przecież musi przejść. Ostatnia minuta. Panowie, przyspieszcie, Grzesiek, przyspiesz, podaj mu to jeszcze. Ewelina w końcu postawiła na swoim i Wojtek tnie makaron nożem. Na chuj. Ruchy. Krój. Jedziemy. Jezu, ale duży makaron zrobili. Krój, nie gadaj. Krój. Ale chujowy ten makaron. Nie. Miska, wszystko do misek. 20 sekund. Czasu coraz mniej. 10, 9, 8. Rąbanka. 7, 6, każdy gra. 5, 4. Dawaj, to co leży tu? Będzie kilka gram więcej. Ale dostaną opierdol za te duże ciasto. Dobra. Koniec. Gotowy. Szybko, no tak zasuwaliście teraz ruchy. Sprawdźmy, czy babcie i mamy byłyby z was dumne. Maja i Wojtek, zaczniemy od was. Babciu Marylko, wnuczek. Myślę, że oni zrobili dobry makaron. Jaki to przepis? Moja babcia robi makaron tylko na samych żółtkach. Odrobina wody zagotowana z szafranem daje fajny, lekki kolor. No i co, kurwa? Odrobina wody zagotowanej z szafranem, przepis mojej babci. Przepraszam bardzo, czy twoja babcia również posiadała przypadkiem 3 kamienice przy okazji? Zobaczymy, ile tam będą mieli tego. 1688 gramów. Prego, grazie. Wygląda nieźle, ale nie wiemy, co mają mieli. Artur i Grzegorz? Sprzedaj ten makaron jak najlepszy włoski produkt. To jest wołanie do takiej krajanki, ona jest mocno jajeczna, polana oliwą. Do krajanki to tu daleko. Kluchy, nie makaron. Zakręcone jak Artur i toporne jak Grzesiu. Jak widzimy troszkę... Rąbanka, a nie krojenie. Artur, kurwa, zakręcony? Jeżeli Artur jest usposobieniem zakręconego człowieka, to Jezus, niezbyt ciekawych ma znajomych. Kto się zajął rąbaniem? Przewrąbaliśmy razem na przykład. Ale decyzja była wspólna. Babciu, tak szczerze mówiąc, to chyba nie byłabyś dumna z tego makaronu. Aj. Podrzuciliście tutaj jakiegoś kota sklejonego. Mamy straszne flaki, naprawdę. Wynik jest 1590, a tutaj jest 162. To jest wasz margines błędu. Selekcja była, szef nie przyjął. Wojtek, Matrix, Ewelina, co mamy? Domowe. Nie mogę. Szefie. Nasz makaron naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie. Jakieś włoskie korzenie tutaj? Mama często robiła. Przepis na ciasto? Żółtka, semolina. Trochę oliwy i trochę wody. No samo ciasto wygląda ładnie. Ty, naprawdę on się zgodził na papardele takie ogromne? To ja pierdolę, ale się wszyscy sprajeżyli robiąc większy makaron, drobniutki makaron. Ja myślałem, że dostaną opierdziel za to, że papardele zrobili, a tutaj przeszło. Jest naprawdę idealny. 1176 gramów. No nie mamy tego makaronu zbyt wiele. Muszę pochwalić jakość, staranność, dobry przepis, dokładność. Wiadomo, jakość przede wszystkim. I ostatnia para, Kasia i Rafał. Co mamy? Takie nasze papardo, Raffaello, Katarzyno, delle. To jest tagliatelle? Bardziej papardo. A co jest po środku? Fettuccine. Czuję pod palcami, że jeśli chodzi o jakość ciasta, to jest najlepsze. O! Wasz wynik 1012. Kurde, niespodzianka. A zatem wszystko jasne. Najwięcej makaronu przygotowali Maja i Wojtek. Wam należy się punkt. Dziękujemy. Babciu, mam nadzieję, że jesteś ze mnie dumna. Drugie miejsce, Artur i Grzegorz, również punkt. Nasza rąbanka zajęła drugie miejsce. Ale akurat jeśli o mnie chodzi, to
Nie może być tak, że nie umiem docenić jakości. A zatem Ewelina, Wojtek, Kasia i Rafał za jakość makaronu też po punkcie. Wow, czyli wszyscy remis. Punkt. Wszystkie drużyny mają po punkcie. Czyli danie będą musieli zrobić. Wszyscy jadą na nagrodę. Do gryweczka. Że to dopiero początek waszego zadania. Oczywiście. Zuzka Grzybiarka, dziękuję za 3 miesiące. Ale zanim opowiem wam o zadaniu, zaproszę moich dzisiejszych gości. I są to wyjątkowi znawcy dania, z którym dzisiaj się zmierzycie. Mam nadzieję, że to ktoś z naszej rodziny. Jutro znowu będzie pomidorowa, zrobiona z rosą z wczoraj. Wielki garst stoi w kuchni, no zobacz, trzeba zjeść, co się będzie marnować. O kurwa, zaskoczenie. Jutro znowu będzie pomidorowa, zrobiona z rosą ze wczoraj. Wielki garst stoi w kuchni, no zobacz, trzeba zjeść, co się będzie marnować. Chłopaki, wasza piosenka przez cały dzień będzie chodziła mi teraz po głowie. Przed wami Antoni Kanton, czyli letni chamski podryw. Witam panów, a gdzie moja... Off topic, znam letniego chamskiego, poznałem ich, bo na Richturze... Wiecie, że letni chamski z nami byli cały Richtur? Cały jebany Richtur z nami byli. To jest wielka tajemnica, o której być może nie każdy wie, ale letni chamski był z nami prawie cały Richtur. To są tak zajebiści goście, że nieważne jak mrożą... Zawsze ciepło w serduszku, bo oni są takimi zajebistymi ludźmi prywatnie. Ja mama. Specjaliści z gatunku muzyki pop, hip-hop, jazz. Zespół słynie z niebanalnego poczucia humoru, które w połączeniu z muzyką bije rekordy popularności w internecie. Zasłynęli m.in. z przeróbek hitów Kamila Bednarka i Sarsy. Oraz serii piosenek o samochodach. Mam dzikłe częto w holenderskim gozie. Ja się zastanawiałem, jak będzie letni chamski podryw po angielsku i wyszło mi Sex on the Beach. No. Wow. Panowie, jaka powinna być ta pomidorowa? Ciepła, jakby to nie zabrzmiało. Musi być troszeczkę pikantna, jak dla mnie. Musi mieć makaron. Waszym zadaniem będzie dekonstrukcja pomidorowej. Kto wie, co znaczy dekonstrukcja? Kojarzy mi się z destrukcją. Grzegorz, na pewno. To jest po prostu przedstawienie pod... Podoba mi się, że każdy wysyła cringe, co nie, ale w momencie, kiedy właśnie w latach do roku 2017, bo już potem już chyba nikt nie słuchał, letni chamski cokolwiek wrzucał, to wszyscy... Wow, ja pierdolę, ale zajebiście, super! Trawy w innej taka jest prawda, taka jest prawda. Składników, które wchodzą do klasycznego dania. Brawo, dokładnie tak. Czyli rozłożycie klasyczną pomidorową na czynniki pierwsze, a potem ją zużycie kreatywnie, po swojemu i nieklasycznie. Dla mnie pomysł super. Kurczę, papardela i pomidorowa. Będziecie mieć 30 minut na przygotowanie wariacji na temat pomidorówki. Makaron już jest i musicie go wykorzystać. Liczymy na wybitne odsłony królowej polskich zup. Trudne zadanie, naprawdę. Da radę! Wujek mi ostatnio opowiadał, że jeszcze jak się zrobi z rosołu pomidorową, to później jeszcze można ogórkową zrobić. Z pomidorowej. Czym tak dziwnie spojrzał? O kurde, wzrokiem pogardy. Wszystko jasne? Także. 30 minut. Czas start. Nie ma czasu, produktów może być mało, więc trzeba szybko biec i nie patrzeć na innych. Dawaj, dawaj! Ewelina, do boju. Musimy wygrać ten challenge. Wiem, co robić. Wiem, co z czym połączyć. Ja bym zrobiła takie pomidory na maśle, podgrzała do tego wanilię. Do tego troszeczkę sobie pomidory, wanilia. Zawakowała, później na patelnię. Uspokój się, pijana to, jesteś. Super sos. Ewelina, mam nadzieję, że tego nie spieprzysz. Dobra, dobra, 30 minut. Bęk, 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 bęk. Bierz krewetki i chodź. Podsumasz czosnek. No, masz czosnek, masz. Cebula jest. Na winie. Dzisiaj rządzę ja. Nasz dziecko. Weźmy też pomidory. Może ci pomoże. Winko, tak. Teraz spinamy dupę i robimy. Co? Czekaj, co, kurwa? Czekaj, co? Chyba źle usłyszałem. Pomoże ci pomoże. Winko, tak. Teraz spinamy dupę. Dobrze usłyszałem. I robimy. Co my w końcu robimy? Robimy dekoł. Dobrze usłyszałem. Zabawmy się, po prostu. Pamiętaj, żeby nie przekombinować. Grzegorz jako jedyny zaczął od posprzątania stanowiska pracy. A co z pomidorową? Grzesiu, dalej nie wiemy, co robimy. Wiesz, co to znaczy dekonstrukcja? Artur, ja bym to zrobił na zimno. Grzesiu, przestań bujać w obłokach. Chcesz zrobić zupę na zimno? Tak. Nie wiem, naprawdę. Dobra, trzeba najpierw zacząć robić w ogóle zupę. Może w tworzeniu pomoże wizyta ekspertów. Jezu, jeszcze te ich dresy z Nianka, tam ja pierdolę.
Chyba producent im powiedział, weźcie się ubierzcie jak najbardziej, żeby jak ludzie na was spojrzą, to od razu powiedzą, zjeby z internetu. Weźcie wszystko, co tylko się da. Cześć. Mało masz coś pomidorów, nie? Ty, patrz, jakie ma... Co to będzie za pomidorowa z takiej... Nie, tutaj spokojnie. Pomidory. Na pewno poczucie humoru to oni mają, ale mam nadzieję, że podejdą do naszych dań poważnie. Wy macie trochę więcej pomidorów niż oni, nie? Mamy troszkę. To jest jakiś dziwny gatunek pomidora chyba, prawda? A, to jest tak. Pomidor po przejściach. Tylko nie naróbcie w pory! Patrz, co się dzieje w niebieskiej kuchni? Od chłopaków próbuję się dowiedzieć czegoś. Chłopaki, mam pytanie. Jedliście kiedyś pomidorową zimną? Nie, ale co, chcesz taką podać? Zdarzyło się! Grzesiek, możesz ich zapytać, kiedy wydają następną płytę. No słuchaj, co lubicie? Jesteś tak kreatywny, że szukasz u nich pomysłów. Co lubicie? Co chcecie jeść? Co my lubimy? To jasne. Wódkę. Wódka i pomidorowa? To nie jest zły pomysł. Wbrew pozorom, do gazpacio włoskiego chyba dodaje się właśnie wódki albo jakiegoś innego alkoholu. Jeżeli dobrze pamiętam. Chcecie wódkę? Macie wódkę. O, no i widzisz? Róweczka z pomidorami. O, fajnie. No, spodobało im się. Trochę już głodni jesteśmy, dlatego odciśnijcie. W obu kuchniach praca w re. Tylko ciągle smaku brak. Jak zupka? Skosztuj! Gazpacho jest hiszpański. Dobra, no cicho. Spróbuj tego. Taki znawca od siedmiu boleści. Jest tam chili, takie drobniutko pokrojone. Sądzę, że to nie jest w ogóle pikantne. Ale wygoogluję, czy dobrze mówię. Wystarczająco ostra? Przechodzi dopiero. Tak, o, wystarczy. Dodajesz tego pieprzu? Tak. Ostatnia minuta wam została. Musimy wykładać na talerze. Razem przyspieszcie. Wojtek, dawaj zupę. No, mam dodatki, no Majka. No szybko. Głupoty szybko. Gadam, nie Czekaj, robi się wykładam. Tak. Wojtes. Obudź się, wygooglałem. Tu nie śpimy, tu działamy. Co ty robisz? No dobra, no lej, no to... No, podnieś mi to. Lej, teta. 10. Szybko, Jezus, szybko, 9, pesto. Dolej to zapadam. Kurde, jeszcze 10 sekund. Szybko. Spinaj tyłek. Bo nie zdążycie. 6. Mega mało czasu do końca. Dawaj, jesteśmy w dupie. Dawaj. 5. Jezu, co to za kolor? Dawaj, butelkę. Co to za kolor? Nie masz butelkę. 1. Ręce do góry. Nie zdążyliśmy. Zabrakło minut. Dzięki Gordon Ramsay za info. Dodam tylko, że uczestnicy piekielnej kuchni walczą między Paweł. Innymi o nagrodę główną 100 tysięcy złotych. Dawaj. 5. 4. Dawaj butelkę. 3. Nie masz butelkę. 1. Stop! Nie zdążyliśmy. Zabrakło minut. Przejdźmy do degustacji. Każdy z nas ma w dyspozycji od 0 do 3 punktów. Łącznie można zdobyć 9 punktów za każde danie. Zadaniem uczestników była dekonstrukcja zupy pomidorowej, czyli przygotowanie wariacji na temat dania. Podoba mi się, jak każdy zrobił dekonstrukcję i u każdego to wygląda jak zwykła zupa. Z wykorzystaniem jego elementów połączonych w kreatywny sposób. Kasia, Rafał, pierwszy. Jestem pełen nadziei, że wygramy. Spokojnie. To jest spoko. Klasyczna pomidorowa, lekko na ostro. Pomidory były flambirowane. To im pomogło? Tak, wydobył się aromat. Zakropiliśmy zupkę. Śmietana z ricottą, która miała załagodzić, bo inne elementy były lekko ostre, ale niestety nie podoba mi się ich danie. Żeby trafiły na talerz. Ale spokojnie, zupa się obroni smakiem, także będzie dobrze. Ja to szczerze bym powiedział, że brakło mi po prostu soli i pieprzu. Oj tam, oj. Jest za ostra. Za ostra? Ale kolega lubi ostre. Panowie, rzućmy ocenami od 0 do 3. Daję 1. Myślę, że sól i pieprz jest tak prosta przyprawa, że jednak Oj. Można jej w łatwy sposób używać. No a ja, że jestem drugim członkiem zespołu, no to też 1. Przerosła cię głupia sól, żeby to doprawić. Byłam pewna, że jeszcze skosztowałeś. Jezu, jaki on jest surowy dla Kasi! Jestem uczulony na to, że ktoś ma pomysły na zawojowanie wyżyn kulinarnych, a nie daje rady z solą i z pieprzem. W restauracji zawsze leżą przyprawniki na stole, no. Kucharz, no, nie w takiej, doprawić. Nie w takiej. To jest porażka, pół punktu. O kurwa, ale ostro. 2,5 tota. A bo jadaliśmy dupy. Dupa zbita, Rafałku. No, widać, że rozpięta była ta dupa. Idziemy dalej.
Maja i Wojtek. Zrobiliśmy szybko warzywy warzywno-mięsne z dodatkiem pasaty i jeszcze dodatkowo do zupy jest dodane pesto bazyliowe, ponieważ gdzieś ten pomidor z bazylią jest nieczęsto w naszej klasycznej pomidorowej używanym. I jeszcze mamy śmietanę z tabasco. Ta zupa mi bardzo smakuje, aczkolwiek nie położyłbym jej koło pomidorowej, ponieważ całkowicie inny smak. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dobry pomysł ta śmietana z tabasco. Natomiast gdzieś tutaj mi brakuje pomidorów. Masz marchewkę, to nie narzekaj. Ale ogólnie zupa jest dobra. Zupa super smaczna, bardzo delikatna. Też zgadzam się, ta śmietanka z tabasco fajnie. Majka, super robota. Szefie, cieszę się, że po raz kolejny doceniłeś mój pomysł. Porozmawiamy o punktach. Dla mnie 2 punkty. Jest dobrze. Ja powiem szczerze, że na zachętę dam nawet 2,5. O kurde! Jest lepiej niż myślałem. Wesko z kasą, dziękuję ci za 10 kolejny miesiąc do kolekcji. Szefie, 2 z twoich ust to jak 4 od każdego innego. 6,5 dla was. Trzymamy kciuki, żeby nikt nie zdobył więcej. Może weźmiemy Artura i Grzegorza. Ale oni się modlą. Ja pierdolę też. Dawajcie, bo stygnie. Zupa. Tylko, że zimna. To jest serio na zimno? Tak. No to tym bardziej. Bo... Kurde, chłopaki, nie podgrzaliście tej zupy? Świeże pomidory zblendowaliśmy, dodaliśmy delikatnie chili i bazylii. Dodatkowo, Jezu, jak ze strani. Pomidory z czosnkiem i oliwą. Brzmi smacznie. I przygotowaliśmy do tego brzanki serowe. Makaron? I makaron to są przygotowane przez nas szpecle, przesmażone na chrupko, żeby dały też takiego elementu chrupkiego. Brzmi smacznie. Albo nas za to pokochają. O co chodzi? Albo nas znienawidzą. I jak? Wchodzi? Mnie bardzo smakuje ta zupa, mimo tego, że jest zimna. Będziemy mieli na pewno zdania podzielone, ponieważ nie jestem fanem takich zup. Wolałbym tradycyjną pomidorową. Jeszcze jest szef, który ma ostatnie zdanie. To jest taki temat z tą zupą, że jak zamknę oczy, to ona mi bardzo smakuje. No nie prezentuje się tak, jak chcieć. Ja strzelam 2 punkty, bo smakuje mi ona bardzo. Dziękuję, szefie, to więcej niż połowa. Będzie dobrze. Przepraszam, 1. Oj! Może być ciężko. Tak jak dałem poprzedniej zupie 2,5, tak tej muszę dać 3. O! Dziękuję bardzo. 6, ładnie. Zajebiście. 6 punktów. Bardzo dziękuję, Grzesiu, za tą zupę, chociaż było to bardzo ryzykowne. 4. zupa, Ewelina, Wojtek. Damy radę z tym daniem. Na pewno damy radę, na pewno damy radę. Przygotowaliśmy spoiler, nie dadzą rady. W formie pasty. Na dole mamy kompresowane pomidory z wanilią, sokiem z limonki. Wydaje mi się, że ta wanilia ich pogrzebie. Na bazie kardamonu, imbiru, delikatnej nuty limonki. Chciałem dodać, że krewetka jest smażona na ciubasie dojrzewając. Chłopaki, liczę na was. Zupy to nie widać, bardziej bym to porównał do spaghetti jakiegoś, ale bardzo smaczne. Trochę mało. No ale coś tam pływa. Stoi to daleko od pomidorowej, ale jest dobre. Smakiem powalimy wszystkich na kolana. No więc tak, w kategorii smaczne to jest smaczne. W kategorii definicja dekonstrukcji to się niczym nie obroni. Nie ma tutaj zupy po prostu, dla mnie 0. Praca nie na temat! Zabietka. Jest to bardzo dobre, aczkolwiek nie przypomina to zupy. Ale dobrze wam z oczu patrzy 2. Czyli razem. Praca nie na temat! No i zupa. Podsumujmy zatem wyniki. Pierwsze miejsce, Maja i Wojtek, 6,5. Gwarantowana nagroda. Mega, jestem zadowolony. Artur i Grzegorz, 6 drugie punktów. Miejsce, 6 punktów. Gwarantowana nagroda. Zajebiście. Yes, moja druga nagroda. I miejsce trzecie, Ewelina, bez Wojciech, nagrody, bez nagrody, bez nagrody. Lekarzy, z dobrze. Kasią i Rafałem. Ewelina, przyszła kryska na matyska. W końcu masz pierwszą karę. Gdzieś tam boli porażkę. Kara nauczy was na pewno szacunku do mąki. Spodziewam się tortur. A czemu Kasia nie ma kary wraz z resztą dziewczyn? To jest nie fair, że jako jedyna dziewczyna nie jest na karze. Czekam, aż Maja to powie. Goda, powiem po prostu miłego wieczoru. Dziękujemy, szef. Dziękujemy. Miłej zabawy. Dziękuję panowie, mam nadzieję, że nie wychodzicie stąd głodni. Teraz zupełnie chyba musimy zmienić tą piosenkę naszą. Dołożycie kilka zwrotek. Będzie kolejna część. Nie. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. Wygrani nie spodziewają się, że w domu czeka na nich nagroda. Oho, ale impreza, kurwa. Mamka. Czy oni naprawdę mają nagrodę w domu, frajerzy? Jego druga nagroda, Grzesia, i nagrodą jest, kurwa, spędzanie czasu w domu? Grzesia disco. Podłoga, światła, kule, rewelacja. A w sypialniach disco stroje do wyboru, do koloru. Wojtas, wyglądasz jak Lovelas, zdobędziesz wiele lasek. Cześć mała, jesteś dzisiaj wolna? Tymczasem przegrani w piekarni zaczynają lekcję szacunku. Oho. Do mąki.
To będzie wasza pierwsza praca. Boże, ja nigdy w życiu nie jedziałam tak zarąbanej blachy. Tona brudu. One mają błyszczeć. Trzeba je najpierw wyskrobać, później umyć, wypolerować. Dawno nie widziałem takiego syfu. To do roboty. Ile byśmy nie skrobali, to i tak ten brud zostaje. O, to jest najlepszy przykład tego. Patyki tu jest srebrny, a patyki jest czarne, tak? Pot leje mi się po całym czole. Ręce i paznokcie aż płaczą. No i papatura. Wszyscy znaleźli już swoje drugie ja. Wieczór zapowiada się gorąco. Wiecie, co jest najlepsze? Oni muszą tak kurwa tańczyć do właśnie... Oni tak muszą tańczyć do kamer i do wszystkiego 100% na trzeźwo. A wyglądają nieźle porobieni. Wojtek, wyglądasz jak gwiazda w porno disco. Moja kocha szybsza niż wygląda. W tej imprezie tylko brakowało was. Fajnie, że jesteście. Ale prosto z mostu, zanim będziesz, ej, dożyć się na wachy. Mam pytanie, czy to jest pierwszy gość, który nie ma w poście dodanego tutaj, który w poście nie ma dodanego po prostu autotuna? Baby, ej. Jest naprawdę super atmosfera. Atmosfera skupienia i powagi panuje za to u przegranych. Będziecie robić obważanek na drugiej części kary, tak? W dużej ilości. Bardzo dużej ilości, bo 700 sztuk. Wow! 700? Przesianie 25 kg mąki i wyrobienie z niej ciasta to niełatwe zadanie. Dziękuję wynalazcy, że wynalazł maszynę, która wyrabia ciasto, bo jak miał to robić ręcznie, to do jutra bym to robił. I tak będziesz to robić do jutra. Kurwa, ale się patrzył intensywnie na te ciasto. Jak się będą patrzeć tak intensywnie, to szybciej się wyrobi. Narzekać nie mogą wygrani. Goście z letniego chamskiego podrywu przygotowali dla nich grę Pytanie czy wyzwanie. Powiedz trzy zdania, w których każdy wyraz zaczyna się na literę M. Mama miała myszkę Miki. Maja ma małą. Pierś nie pasuje. Trzy razy M. Mam małego misia. Wykonaj taniec brzuch. O, belly. Nie potrafię tańczyć tańca brzucha i czuję się lekko skrępowana. Nie jesteś najgorsza. Super, że akurat właśnie dziewczyna dostała takie zadanie. Udawaj robaka. To nie musisz. Ja pierdolę, kara lepsza niż nagroda. Gdybym nie wiedział, że jesteś człowiekiem, to bym nie poznał. A czy wypieki przegranych będą przypominać obważanki? Szefie, trochę tu posiedzimy, ale zrobimy 700 sztuk. Mamy wyporcjowane ciasto, robimy wałeczek. I wałkujemy go, tak byśmy chcieli zrobić nudle. Kurczę, no niby banalne, ale naprawdę trzeba mieć niezłą wprawę, żeby każda obważanka wyglądała tak samo. Zawijamy z jednej, zawijacie z drugiej, w ten sposób. Tak, następnie póki i uwaga, mamy pot, tak, i z jednej strony, szuru, buru, szuru. I zostaje wam, chodzi wam o uważanek. I tak 700 razy. A więc noc zapowiada się długa. Długa noc szykuje się też w domu. Oni są 100% trzeźwi. Po twoich podskokach spodziewam się, że masz talent, ale chyba pomyliłeś program. A czy kucharze nie rozminęli się z powołaniem? Czuję, że te bułki będą przepyszne. 700 obważanków już prawie gotowych. Wkładamy do pieca, od samej góry. Obważaneczki na pewno będą idealne. Opuścić wodą i makiem. Posypać makiem. I posypać makiem. Dobra. Włóczki zaczynają rosnąć, zaczynają nabierać kolorków. Zapach rewela. Brawo! Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Jak będzie jakakolwiek impreza, to macie zaproszenie. I było na razie. Trzymajcie się. Powodzenia, dziękujemy serdecznie. Cześć. Było naprawdę zajebiście, dziękuję za to. Tak dobrze nie jest na karze. Ewelina nie dopilnowała obważanków. Co? No o kurwa, ale spalone w kuj. Spali się spalą. Wyszły z karmelizowaną skórką. Ale zjarane, kurwa. Jo. Wszystko było dobrze, dopóki tego nie spaliłaś.
Na szczęście pozostali lepiej poradzili sobie z tym zadaniem. Nie chcę już więcej kar, ale jeżeli... Nie, nie chcę. Wracający do domu przegrani nie wiedzą jeszcze, co się święci. Impreza? Beze mnie? Macie przerąbane. Misiek, dziękuję za pełen, cały cudowny roczek. Zrobiona z rosą wczoraj, biegi garstwo i w kuchni, no zobacz, trzeba zjeść, co się będzie marnować. Grzechu weź obwadżanki troszeczkę, spróbuj, bo robiliśmy je długo. Żałujcie, przegrani. Ej, w ogóle była taka petarda. Dobra, a tak, pytanie takie mam, a kto to posprząta? Ja na pewno nie. No, wy to posprzątacie, wy to posprzątacie, spokojnie, wy to posprzątacie. Do domu uczestników zbliża się szef... Kurczeler! Bonjour, guten morgen. Dzień dobry. Witaj, szefie. Co dzisiaj nam przygotowałeś? Bo jestem strasznie głodny. Dziś tak zrobimy pain perdu. Co? Co? Pie, bre. Pain perdu? Pain perdu? Pan pierdu? Pain perdu, francuski toast. Ok? Zrobimy solone i... Na słodko. I słodko, he? I wreszcie słodkie, tak jak lubię. Zaczynamy od rozwałkowania pieczywa tostowego. A, to! To naprawdę fajny pomysł. Dobra, to! Truskaweczki, a później ładnie zwijamy. To jest fajne. Obtaczamy rolatki w jajku z mlekiem i smażymy. Oj, będą przepyszne. Gotowe tosty obtaczamy w cukrze. Zajebista sprawa. Pompardis z truskawkami gotowy. Pora na drugą słodką odsłonę tostów. Tym razem z powidłami śliwkowymi. No, jajochlebki. Maja. Szefie, muszę przyznać, że to jest pyszne. Nie, fajnie, bo to jest słodkie, a powidła są takie mniej słodkie. Najlepsze tosty francuskie z powidłami śliwkowymi. No, to tosty francuskie trochę daleko. Z wyjątkowym dodatkiem, pieczarką w kształcie bezy. Wszyscy są pod wrażeniem tego, co szef Kurt potrafi wyczarować tost francuski z składników. Do tego tost francuski to bardziej o tak wygląda, ale... śmietany. Gotowe. Dodajemy pieczoną pieczarkę razem z boczkiem, a przykrywamy to jajecznicą. Ale bajka. Boczek piecze. Jezu, jakie jajochlebki. Ludzie, język jest plastyczny. Można tworzyć z języka naszego polskiego, jak i z każdego, po prostu nowe wyrazy. Nie trzeba mówić chleb w jajku, tylko można powiedzieć jajochlebek. I tyle. Jajochlebek brzmi jak takie urocze, słodkie słówko, które pochodzi z Czech. Bo w Czechach mają takie urocze słówka, dobry dzień i wszystko, no to jajochlebek mają taki na przykład. Na pewno mają w Czechach jajochlebek taki uroczy, a nie chleb w jajku. Matko, przyrządź mi dzisiaj na strawę chleb w jajku. Chciałbym napełnić swój pojemny żołądek jakimś jedzeniem. Proszę, zaopatrz mnie w pożywienie. Karki, jajecznica. A można powiedzieć, mamusiu, zrobisz jajochlebki, proszę. I proszę, widzicie? I od razu chce się zrobić dla takiego słodziaka, a nie dla takiego, kurwa, narzekającego chłopa. Co mam cię dan? Na pewno nie omieszkamy spróbować z Wojtasem w Poznaniu pomperdu. Będzie, hej Wojtas, masz ochotę na pomperdu? Zapraszam. Merci z boku. Smacznego. Dziękujemy, szef. Dziękuję bardzo. Szefie, kurcie... Zdobyłeś moje serce dzisiaj. Pamperdziu codziennie. A będziemy jedli pamperdziu. Po obfitym śniadaniu pora wziąć się do pracy. Drużyny rozpoczynają przygotowania do serwisu. Mimo, że to już szósty tydzień, niektórzy wciąż nie radzą sobie z prostymi czynnościami. Nie, no grzech. Ała. Daj, weź się wytrzyj szybko. Nie, luzik. Działaj dalej. No czemu, grzechu, się obrażać, no?
Grzechu, no nic się nie stało. Się stało właśnie. Wiecznie ja jestem upieprzony najbardziej. No kurwa, to nie było nie być taką świneczką upieprzoną, Grzechu. Zapraszam. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry, szef. Przygotowania do serwisu? Jak tam idzie? Czerwona? Dobrze, proszę. Zostały małe rzeczy tylko do wyznaczenia. Drobne rzeczy, szczególiki. Mamy wszystko ładnie poukładane, także damy radę naprawdę. Dzisiaj wyjdą wszystkie dania z naszej kuchni. Okej, Kasiu, obiecałaś. Jak się nie uda, to oddasz bluzę. Większość przygotowaliśmy. Podczas serwisu. Mamy przygotowanego prepa i damy radę. No dobrze, Ewelina, skoro się już odezwałaś, to będziesz kapitanem? Tak, szef. Dziękuję. Panowie, jestem kapitanem. No tak, widziałem po opasce. No tak, opaska od... Dobrze, szef? Opaska wskazuje na to. To jest mój dzień. Rafał, nie zabrzmiałeś z przekonaniem. Zaczyna się walka o to jest mój dzień. Wygramy dzisiaj ten program. Czerwona drużyno, wydamy wszystkie dania. Coraz wyżej. Sądzę, że bardziej mi do twarzy będzie w czarnym niż w czerwonym. Wszystko jasne? Tak, szef. Paweł, swoją złotą myśl zapiszesz mi na odwrocie pierwszego zamówienia. Dobrze! Na temat jesteście przygotowani? Oczywiście, szef. I bardzo dobrze. Jesteśmy kuchnia na to pyta. Niezapowiedzianą kontrolę sanepidu. Co jest w tym śmiesznego? Z czego wy się śmiejecie? Z czego się chwilicie? Wypowiedzenie napisz. A to było zabawne. Nasza kuchnia stoi otworem również dla sanepidu. Nie mamy nic do ukrycia. Zaproś gości do piekielnej kuchni. Drzwi piekielnej kuchni otwierają się już po raz szósty w tym sezonie. Wszyscy zajmują miejsca z nadzieją na wyjątkowe kulinarne przeżycia. Aha. Wśród gości są dziś aktor Krystian Kukułka to, kurwa? Oraz muzycy letniego chamskiego podrywu. Ale menedżer ten Kukułka to jest ku bardzo. Zamówienia i przekazuje je szefowi Amaro. Szef, pierwsze zamówienia. Wow. Kuchnia czerwona. I kuchnia niebieska, proszę, bardzo proszę. Niebieska kuchnia? Tak, szef? Tak, szef. Troć, tatar, później minion, medium i prosiak. Drugie zamówienie. Tatar, spaghetti, dwie porcje, dwie połówki. I później filet minion, krwisty, dorsz i okoń. Lecimy. Tak, szef. Musimy to wydać. Ten serwis jest nasz. Czerwona kuchnia? Sterlet, tatar, później prosiak, filet minion, medium. Drugie zamówienie, sterlet, tatar, później filet minion, medium well i prosiak. Kolejne zamówienie, sterlet, tatar, później minion, medium rare i dorsz. Dużo. Jedźmy. Szefie, obiecuję. Tęsknię za miłym szefem Amaro. Kiedy pierwsze zamówienia? O, druga obietnica. 5 minut. 5 minut? Weźmy, tak. Dobrze. Tak jest. Sterlet jest gotowy, wszystko do sterleta jest gotowe. Super. 5? Tak jest. Będzie odpowiedź? Panie Wojtku, proszę nie! Panie Wojtku, nie można tak ręką robić w telewizji. Ruszymy bardzo płynnie. Czy kapitan Rafał zorganizuje pracę kuchni i dotrzyma danego szefowi słowa? A może zrobimy buraki do polędwicy, czy nie? Tak, szef. Kasiu, ogarnij się. A szkoda, Fuzonek, że został zbanowany, taka dobra odpowiedź. A mamy buraki do polędwicy? Tak, obrane trzeba pokroić, no nie. Kasiu, będziesz mandolinę? Czyli nie mamy. Tak, już. Szymon szykuje spaghetti, którego nie mamy na zamówieniu. Kaśka, budzimy się, zapierdzielaj. Dobrze, szef, Rafa jest kapitanem. Zapanuje nad tym, szef. Masz patrzeć się każdemu na ręce, co ma wychodzić i mówić, co mają robić, tak? Dobrze, szef. To jest twoja rola teraz. U niebieskich pierwsze przystawki są gotowe do wydania. O, szybciutko. Niestety, szef dostrzega błąd. Aha. Wszyscy do mnie. Wszystko już miało wychodzić. Wszyscy do mnie, szybko poszło. Wszyscy do mnie. Wszyscy. Artur, ty również. Złych orzechów użyte? Czy słonecznik nieusmażony? Szef mnie zabije. Co to jest? Szefie, słonecznik. Zjarany. Skarmelizowany. Nie za mocno, według ciebie? No, zjarany w chuj jest, widać. O tym mówić? Przynieśli z tamtej kuchni? Pokazać, jak wygląda? Rozumiem, szef. Nie mamy już czasu, panienko. Rozumiem, szef. Zobacz, jak wyglądają talerze, super. Źle jest tak, posiekany szef. Tatar. Jeszcze źle posiekany na dodatek. Tak, szef. Słoneczniku, nienawidzę cię. Lepiej, żeby niebiescy opanowali sytuację, bo do kuchni trafiają kolejne zamówienia. Nowe zamówienia. Stolik VIP-owski, stół numer 1. Pierogi, tatar, dorsz, spaghetti. Drugie zamówienie, sterlet, matias, prosiak i okoń. Tak, szef. Wszystko powinno pójść świetnie. Jak długo, słonecznik? Jeszcze chwila, szef, dosłownie sekunda. Aha. Ewelina, błagam cię,
zrób to jak najszybciej, bo naprawdę czekamy my i czekają goście. Czerwona kuchnia. Tak, szef? Tak, szef. Stół Wiposki, wiecie, który to jest? Kto tam siedzi? Wczorajsi goście. Goście. Okej, okay, nakarmy ich porządnie. Pierogi dwa razy, Matias, tatar, później dorsz, okoń, spaghetti i filet mignon medium. Proszę was, nie spieprzcie tego. Ona gotuje słonecznik? No oni smażą ten słonecznik na głębokim tłuszczu. Szczerze mówiąc, ja nie rozumiem troszeczkę po co. Nigdy nie próbowałem takiego słonecznika. Ja osobiście wolę go stostować na suchej patelni. Bo słonecznik sam sobie jest już tłusty. Ale... Pierwsze dania z kuchni czerwonej trafiają ale... do gości, a niebiescy okay, przez słonecznik czerwoni? Eweliny mają coraz większe problemy. Jak z tym tatarem? Słonecznik zrobiony, szef, kroje mięso na tatara i tatar wychodzi. Ewelina, nie mam jest teraz w ogóle nieusmażony. Ochoty słuchać, że ludzie czekają po kilka godzin za przystawką. Wszyscy do mnie. Czy wzięli od czerwonych słonecznik, żeby pokazać chodź, na porównanie? Czy to wygląda tak? Nie, szef. To jest moja wina. No i szybko więc poszła. Biorę to na klatę. Kiedy się nauczysz? Nauczę się, szef. Kiedy? Zaraz. Nie, zaraz to źle skończysz, gwarantuję ci. Artur? Ewelina, oddaj. Ja naprawdę ogarnę szybciej, lepiej, ale tatar zostawiam tobie. Możemy to tak zrobić? Na złoto. Na złoto. Artur, kapitan. Co jeden, to lepszy. Szósty odcinek, nie potrafił usmażyć słonecznika. Jeszcze sekunda i będzie dobry. Dobra. Na chuj mu podniósł tę pokrywkę, żeby sprawdzić. Nie może się pogodzić, że to nie on został kapitanem niebieskich. Steak mignon, dobra, tu jest. Do panieruj sobie. Mogę? Skaba. Mogę? To jest... Mogę? No i znać tu. Dziękuję. Spokój się, Artur, no kurde, ty no współpracujemy. No co, chcesz wszystko sam robić? No nie, ale ej, to nawet właśnie. Nic nie mogę zrobić, na chuj się bo ty cały czas łazisz wokół mnie i tak. Zrób to, zrób to. O chuj chodzi. To wszystko ma iść na patelnię już. Już. Potrafię zrobić to tak samo jak wy, naprawdę, nie niańczcie mnie. Wodę na kopytka możesz tak przyszkodzić. Będziemy swoją dumę pokazywać, Artur. Ale to nie wolno o tym, że pokazuję. Jezu! Chcę się skupić, a ty co chwilę się kłócą. Dobra, koniec. Artur, zmień podejście, bo naprawdę chcemy ci pomóc, a nie zaszkodzić. To nie pierwszy dzień, jak Artur odpierdala zatem. Przywództwo. Czerwoni wydają kolejne przystawki. Ładnie, czerwoni, ładnie. Tak jest. Wojtek, tatar, tu do mnie. Już? Ogarnięte. Kto pracuje na daniach głównych? Ja szef. Dwa prosiaki, dwa filety, tak? Tak, szef. Błędy poprawione. Ładne te tatary, bardzo ładne. Tak jak trzeba. Czekam na pierogi. Tak, już wydaję, szefie. Masz tam puder i wszystko? Rafał, tak. Może to wyjść? Oho. Tak! Tak, szef. Super, dzięki. Zajebiście. Bang. W sąsiedniej kuchni jak bumerang powraca temat tatara. No kurwa, nie może znowu przez Ewelinę. Chcemy to spróbować wszyscy? Możemy ja spróbować. Pierdolę. Nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. Pamiętajmy, że całego trzeba zjeść, jak ląduje na stole. Ewelina, próbowałaś to? Co ci zapycha tutaj? Czarnuszka. No. Jej soli, no nie ma nic. No nie ma nic, tak? Co po całej linii, naprawdę. Ja mam ciebie... Ja pierdzielę. Spieprzaj stąd do domu, w tej sekundzie. Uj, chuj, wyjebał ją szybciutko. Niestety, nie spodziewałem się, że aż tak szybko. Przygotowując spaghetti. Co się dzieje u niebieskich dzisiaj? Pozostali? O co chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jaka jest? Delikatna bardzo. O makaron, delikatna. Rozgotowane. Jaki? Rozgotowane. Wojtek, po co to dajesz dla szefa? To nie wyjdzie, nie ma takiej opcji. Zabierasz tą pastę i wynoś się stąd. W tej sekundzie. Co, kurwa? Już! Wow. Ja pierdyle, po prostu... Nie no, do domu czy... Nie, dobra, zabrał go tutaj już, myślałem, że drugiego do domu wysłał. Nie, kurwa, do domu! Że po prostu brak mi słów na to. Arkuj! Arkuj, no kurwa, nie zrobił dwóch serwisu! Arkuj! Musisz arkować! Grubo. Arkuj! Spokojnie, Artur, spokojnie, damy radę. Wiem. Tylko musimy to mądrze rozegrać. To jest niemożliwe raczej, ale widzę, że Grzesiu jak najbardziej jest chętny. Ej, panowie, jak zamierzacie sobie poradzić dwie osoby? Nie wiem, szef. Szefie, spróbujemy zrobić wszystko, żeby dać radę. Włączymy kuchnię w tej sekundzie. Oho, tak, włączenie kuchni. Kurczę, naprawdę liczyłem na to, że wydamy ten serwis i pokażemy czerwonym, że... Czyli niebiescy już się zestrali. Panowie z jednej kuchni, szanowni państwo. To możemy zaznaczyć, że zamknięta kuchnia niebieska. Step by step, żeby nie utonąć. Dwa razy więcej bonów. Nie, kuchnia niebieska zamknięta. I Grzesiu i Artur.
Kucharze próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Niestety po połączeniu drużyn... Zestrają się, nie zakończą też czerwonej. Chaos. Ej, Rafał, bo ja mam w tym... steka mam. Ale ja już mam przygotowanego ten stek. Ale ten dla mnie? Medium i schab, który medium przyniosłem? Well. Medium. Nie no, jeszcze nie wiadomo, czy czerwoni wygrają. Jeżeli czerwoni też zostaną zamknięci, to obydwie kuchnie zamknięte. Nie wprowadzaj chaosu, proszę cię, Artur. A jaki był bet? Wiem, że mam te dwa bony do... Jaka jest tematyka beta? To Kasia obok mnie robi dodatki. Lecimy, a ktoś w międzyczasie... To. Nakręcony jak zegarek. Może znać w końcu... Którym lepiej pójdzie, a nie, to czerwonym. To czerwonym już. Potrafisz wydzielić pracy. Zniecierpliwieni długim oczekiwaniem muzycy letniego chamskiego podrywu... Czerwoni wygrali Walkowerem. ...wsiąć sprawy w swoje ręce. My mamy swój sprzęt, szefie, czekamy już nie wiadomo ile i my sobie sami po prostu zrobimy to. Old school. Nie, z takim sprzętem to nawet na mojej kuchni możecie działać. Pod jednym warunkiem. Jedna porcja tego, co zrobicie dla mnie. Dobra. Wyrzuceni z kuchni Wojtek. Oho, arkowanie. Przepraszam bardzo, ja nie mogę siedzieć w domu. Ja chcę wrócić i pomóc mojemu zespołowi, żeby wydać to wszystko, żeby to szło sprawnie. No wspaniale, przydacie się. Grzegorz i Rafał, przestajecie myć. Jedna osoba idzie tu, mamy pomoc wreszcie. Druga tu. Tak, szef. Porządek, clean. Zasłużyłam sobie na to zmywanie i biorę to na klatę. Czyżby to znaczy nie bierz na klatę, tylko do rąk. W końcu połączone siły obu drużyn przygotowały przystawki do wydania. Serwis. Tak jest, idziemy do przodu. Oby tak dalej. Tymczasem w sąsiedniej kuchni w spokoju powstaje zupa pomidorowa. No, trzeba ją dosolić. Ty, ostra. O kurde, ale nie. Ty nie zjesz, ale będzie dobra. O kurde. Cholera. Ale ja nie zjem, tak? Przesadziłeś trochę. Ponieważ goście już ponad 2 godziny czekają na zamówione... Konkurencyjna dania, kuchnia! Ej, z tym betem chyba się pośpieszyliśmy, chyba niemieccy mogą wygrać! Bardzo daleko. 15 stołów czeka na dania główne. Dobrze, szef. Dobrze, szef. Bez pomocy szefów tego nie wydam. Słuchacie Sebastiana, Marcina, zliczają, dodają, mówią wam co robić. Wy wykonujecie, bez piśnięcia, tak? Tak, szef. Jedziemy. Dobra, porządek tutaj najpierw, tak? Sprzątać te wszystko blaty. Patelnie, wszystko. Jednak potrzebowałeś mi pomocy ze strony szefów. Dobra, zróbcie reset, stop. Wszystko z blatu, sprzątajcie. Stop. Nie róbcie nic, sprzątamy na razie. Blaty ustawiamy, dobrze? Tu trzeba zrobić reset. Jak tego nie zresetujemy, nie wydamy tego serwisu. Łyżki brudne, tak? Sprzątacie blaty. Blaty sprzątamy. Sprzątamy wszystko, organizacja. Nie na razie potrzebujemy wody. Makaron się gotuje, tak? Nie potrzebujemy wody, dobra? Reset, ty ciasto w oblinach, jajka, Majka. Tak, trzeba tak. Wszystko sprzątnąć. Panowie, teraz wy tu rządzicie, dajmy czadu. Dobra, Wojtek, ja będę robił ogarnięty ten blat. Tak, ty robisz ryby tutaj, tak? Garnisz do ryb, ryby przyniesione tutaj, na lodzie położone na tacce. Już, dawaj, hop. I wtedy idzie szybciej. I jest to proste. Artur, robi spaghetti, tak? Szef, robię spaghetti. Odpowiedzialny jesteś za spaghetti. Zrobisz to? Tak, szef. Wydasz to? Tak, szef. Będzie dobre? Będzie pyszne. Po prostu wstawiam makaron, sos i jedziemy. To dawaj, Grzeszka, wrzucimy na deser. Dobrze nam się pracowało z Rafałem, chciałabym z nim zostać, szef, jeśli nie. A będziesz robiła prosiaka? Dwie osoby musimy mieć na deserze. Mogę robić, szef. O co, a to rób prosiaka. Tak? Dwie osoby, o, dawaj na deser. Grzeszek, pójdziesz na deser. O. A jest, szefie, nie ma problemu. Praca w kuchni. Mam nadzieję, że Rafał nie będzie na nią narzekać. Zadania przydzielone. Za to Wojtek Papi nie zrozumiał, co należy dziś do jego obowiązków. Co ty robisz, Wojtek? Co ty, Wojtek, robisz? Pomagam, szef. A kto ci powiedział, że masz pomagać? Pomagam chłopakom. Kto ci powiedział, że masz pomagać? Zapytałeś się mnie, czy masz porzuć? Stoję na tym zmywaku, ale patrzę na to, jak pracują obok, jak pracuje Wojtek, to po prostu aż dostajesz szał wewnętrznie. Masz pomóc im sprzątając. Sprzątam, a nie pomagać. Cały czas sprzątam. No i właśnie, no i to jest twoje zadanie i będziesz sprzątał. I dobrze. Tyle, nie będziesz gotował. Na gotowanie już miałeś jeszcze szansę. Nie mam problemu zmywać, serio. Ale no chyba jednak masz problem. Chyba jednak masz problem. Pod dowództwem zastępców szefa kuchnia w końcu zaczyna pracować jak dobrze naoliwiona maszyna. Do gości trafiają przystawki i dania główne. To znaczy oni już zjedli przystawki, zupę już zjedli od letniego chamskiego podrywu. Serwis? Praca z szefami jest naprawdę mega... Potrafią to podzielić i w końcu to zaczyna iść. Serwis? Sorki! Ooooooo! Jestem, żyję, nadepłam się na jego buta. Rafał.
Ale się utrzymała! Wygląda na to, że również... Kontuzja, wypadek! ...wyjdzie dziś jakiś talerz. Szefie, Amaro, o to... Słucham? Doniesiesz? Doniosę, mam nadzieję. On nie jest konfidentem, żeby donosić, ale teraz doniosę. Przewie, to jest nasza wersja pomidorowej z wspaniałym makaronem spaghetti połamanym na pół. To jest taka nuta Włoch w tej zupie plus polska pietruszka i śmietana od krowy z północnego Podlasia. Uwaga. Jak coś na 3-4 uciekamy. Pikantna. Bardzo dobrze pikantna. To było to było zamierzone. Tak, tak, bo to musi być też nóżka Hiszpanii tutaj w tej zupie i jakby... No kolor piękny. Doprawiona jest. Do gotowania to tak średnio się nadaje. Ale zupa jest spoko. Ty, słyszałeś? Super spoko. Dobrze. Nie, ja mam sobie tutaj ten. Piąteczka. Wy mnie nakarmiliście, także dajcie mi szansę się zrewanżować. Pędźcie z zupą do stolika. Dobra. Super. Dziękujemy serdecznie. Nie, ja dziękuję. Ja się posilę trochę. Nowe danie w menu! Nastała wiekopomna chwila. Kuchnia przygotowuje ostatnie dania główne i część gości czeka już na desery. Tylko gdzie one są? Grzegorz, tak, miałeś robić z Majką deser, tak? Tak, ale byli w dupie z... Miałeś robić z Majką deser. Tak, czy nie? Tak, szefie. Tak się powiedziałem, że masz robić z Majką deser? Tak, szef. To czemu przyszedłeś i robisz garnisz do steka? Bo były gotowe, a nie było kamerowni. To ja albo Sebastian byśmy im pomogli, tak? Tak, szef. Tak, szef, już robić z nią deser. Już to jest dla ciebie jasne? Tak, szef. To powiedziałem klarownie, to... Tam rób z nią ten deser. No ale się wkurwili. Przestań biegać, przestań latać. Skup się. Niewiele już zostało do zakończenia serwisu. W kuchni wyraźnie widać rozprężenie. Proszę steki, proszę dwa nocne. Pali się ręka, w... I teraz sobie to ubierz. Grzesiu, pali się jak gaśnica. Myślałem, że go rozniosę. Kurde, no tak mi się ręce trzęsą. Ej, nie mieszaj tego nożem w patelni. Kurwa, nożem mieszaj, ja pierdolę. Dziku, trzeba po prostu myśleć. Nożem. Swoje desery? Tak, 8, 10. 14 i 19. Uwaga, Grzesiek, nowe destery. Tak, szef. Stolik numer 8, 2, 10, 2, 14, 2, 19, 2. Jak długo? Szef, 15 minut. 15 minut? Tak. Dobra, 10 minut, szef. Jestem piekielnie zmęczony, ale dam radę. Ja też widziałem ogromne światełko, naprawdę już... Pomyślałem sobie ostatnie desery i... Dobrze mi tak, aby im się nie udało. Wygląda na to, że piekielny okręt dobije dziś do brzegu. Trzy desery, proszę teraz. Proszę bardzo, szefie. Serwis. Pach, 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 dziękuję. Jest lala. Zmęczeni? Nie, szef. Nie, no nie was pytam. Zmęczeni, chłopaki? Tak powinien pracować kapitan. Patrzmy, obserwujmy i pracujmy jak oni. Zamykam tę kuchnię, idziecie do domu. Widzimy się na ocenie serwisu. Do domu. Ale letniemu chamskiemu poszło zajebiście, naprawdę, świetny serwis. Kucharze i wydali danie, do domu i Amaro zaakceptował i nakarmili wszystkich swoich gości. Koniec końców, myślę, że to był jeden z lepszych serwisów. Mimo to nie obędzie się bez ostrej wymiany zdań. Ale szczerze, wiecie, kiedy zaczął się robić Saigon? Kiedy wy wlecieliście i chcieliście wszystko robić na raz. Artur, ja już naprawdę nie mam do ciebie cierpliwości, w końcu muszę powiedzieć tobie, co myślę. Grzesiu, lata, ale okej, a ty to już w ogóle, ty jesteś bomba. Wojtek, odwal się jeszcze, puknij się łeb. Artur, ale wydaje mi się, że też w momencie, kiedy przyszliście na naszą kuchnię, to ty nie powinieneś już kapitanować. Ale ja nie kapitanowałem, ja chciałem wydać zdania, które przyniosłem do wydania, rozumiesz? Ale nie krzycz na mnie, rozumiesz? Bo co, Artur, możesz? To ty zacząłeś na mnie z mordą! O, to jest tak. Podniesie lekko głos, co nie, to ta się odpala i na pełną pizdę regulator od razu. Oj, to mi się bardzo nie podoba, takie zachowanie, co nie? Leciutko tylko głos podniesie, bo się zaczyna irytować, to ona już odklejka kompletna. Cokolwiek ci powiedział. Artur, nie denerwuj się. Na początku mówiliśmy ci, że masz uwierzyć w siebie, a teraz urósł ci wielki kij w dupie i się spinasz do każdego. Jaki jak kij? Jak tobie coś nie pasuje, stary? Chciałem tylko wydać dwa mięsa, które piosenko do... Co się wycierasz na Maję? Nie musimy się kłócić teraz. Zamiast zamknąć mordę i zacząć pracować, to ty naokoło robisz tak. W końcu otworzyłem oczy. I zauważyłem to, że naprawdę grasz. Nie, ja zauważyłem, że jestem najgorszy w ogóle.
Dodam tylko, że uczestnicy dzięki Paweł, dzięki. Między innymi o nagrodę główną 100 000 złotych. Dzięki Paweł. Pozdro. Na początku mówiliśmy ci, że masz uwierzyć w siebie, a teraz urósł ci wielki kij w dupie i się spinasz do każdego. Jaki jak kij? Tobie coś nie pasuje, stary? Chciałem tylko wydać dwa mięsa, które przyniosłeś do mnie. Co się wycierasz na Maję? Nie musimy się kłócić teraz. Zamiast zamknąć mordę i zacząć pracować, to ty naokoło robisz tak. W końcu otworzyłem oczy. Miodny, dziękuję ci za 15 lat, pozdrawiam. Naprawdę grasz? Nie, ja zauważyłem, że jestem najgorszy w ogóle. Psycha siadła. Ludzie. Nie kłóćmy się, znajdźmy błędy, które były. Artur jest załamany nastawieniem do niego pozostałych uczestników. A jak pracę kucharzy oceni szef Amaro? Ocena serwisu to bardzo, bardzo ciężki moment. Ciągle zastanawiasz się nad sobą. Nie no, Ewelina dzisiaj zasłużyła, żeby być tego nominowaną. Pytanie, czy wy jesteście zadowoleni z tego serwisu? Jakoś to nam poszło. Nie, szef. Dlaczego nie? W 6. tygodniu wydawanie całego serwisu powinno być tylko... i jest. Wydaliśmy dość dużo jedzenia, ale to, jak długo to trwało i to, że potrzebowaliśmy pomocy suszefów, to jest negatywne niestety. Zabrakło rozsądnego myślenia i pracy na 110%. Bingo. O co nie? Naprawdę ręce mi opadają, kiedy w 6. tygodniu przez 3 godziny nie jesteście w stanie obsłużyć gości. Od początku do końca. Ciągle coś nawala, ktoś nawala. Dlatego dzisiaj poprosiłem moich zastępców. I co się okazało? Że jak jest kapitan, który wie, co robi, to wy wrzucacie 3., 4., 5. bieg i w godzinę można wydać wszystkie dania główne. A to nie wasza zasługa. Szefowie Mistrzostwo Świata. Bez ich pomocy, bez ogarnięcia kuchni, bez uporządkowania tego, co jest wokół was, a później zabrania się za gotowanie, byśmy wydawali to jeszcze północy. Suszefowie pokazali, że można to zrobić dużo. Wiecie, co jest straszne? I ci goście nie muszą tyle czekać. Nie widzę materiału na finalistę. Skoro serwowaliście z jednej kuchni, na chwilę obecną. Zastanowicie się wspólnie. Nie widzę finału. Kto był najsłabszym ogniwem. I teraz już nie ma sympatii. Teraz ciśniemy po prostu do tego, żeby dostać czarne koszule, a później finał. Ja naprawdę nie pytam, kogo lubicie, albo kto jest duszą towarzystwa. Pytam, kto dzisiaj zrobił najmniej, pracował najgorzej i doprowadził was do tej stagnacji znowu. Osoby, jak to nieletni Chamski? No tak, no tak. Z marszu nominowanych. A zatem wybierzecie wszyscy razem 2 osoby? I na takie nominacje czekam za 15 minut. Dobrze, szef. Tak, szef. Połączone drużyny muszą razem wybrać 2 najsłabsze ogniwa podczas dzisiejszego serwisu. Kto będzie na celowniku? Nominuję Artura. Zmieniłeś się, stary. Zmieniłeś się strasznie. Albo się zmieniłem, albo zacząłem zauważyć pewnie. Nie, nie, ja jako jedyny trzymałem z tobą sztamę mega. To teraz pokazałeś po prostu swoje prawdziwe ja. Wojtek, na początku myślałem, że się rozumiemy, ale teraz mi się oczy otworzyły. Oho. Nominuję Artura, bo... Jemu się oczy otworzą, kiedy nam się zamkną widzowie. A to znaczy, to nam się otworzą oczy, kiedy jemu się zamkną. Chuj, pojebało mi się. Artur, chyba czas wrócić do domu. Na razie. Nominuję Artura. Nie, nie odpadnę. Artur w dniu dzisiejszym bardzo często zamykał się na pewną czynność i nie potrafił później kontrolować rzeczywistości, która jest poza tą czynnością. Idźcie herbatki napij, bo nie mam ochoty na żadne rozmowy. Grześ, nominuję cię dlatego, że ty tylko słyszysz, nie słuchasz? A zajebiście, klasyczne nominowanie Grzesia w kółko. Jak zacięta płyta. Nominuję Grzesia za to, że nie odpowiadałeś, nie reagowałeś jakby na moje polecenie. Nie wiem, Ewelina, kurwa. Jakie ty polecenia, kurwa, zrobiłaś? Byłaś kapitanem, 2 razy zjebałaś tatara i poszłaś do domu. No to, kurwa, za dużo nie zrobiłaś. I nie widziałem tego, że naprawdę, że walczysz z nami. Ewelina,
jak mysz pod miotłą. Tylko po to, żeby nie dostać żadnej z... W sumie to tu dobrze powiedziałeś. No to ja nominuję Ewelinę za opuszczenie kuchni i Wojtka z tego samego powodu. Majka, jestem w szoku. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Naprawdę, poszłaś na łatwiznę. Wojtek. A? Przepraszam, nic personalnego. Nic personalnego. Nie no, bo nie kumam. Ale że za co? Bo... Nie wiem. No, teraz dopiero widać, że rozpoczyna się gra. Nie, po prostu nie wiem, kogo nominować. Nie, tu się mogę uśmiechnąć, bo... Dziwne, ale okej, no dobra. Kogo ostatecznie nominują uczestnicy? I kto zdaniem szefa Amaro... Kasia nie potrafi mu powiedzieć, że zjebał i tyle. ...powinien opuścić piekielną kuchnię. Nadszedł czas na werdykt. Jaka jest wasza decyzja? Szef, decyzja jest taka, że Ewelina ma 5 głosów i ja mam 5 głosów. I my mamy po 3 razem z Krzysiem. Ewelina, Artur, zapraszam. Artur, jedziemy na tym samym wózku. Oboje musimy się wyspowiadać. W tym momencie zrozumiałem, w jakim miejscu jestem, ale jestem tu dalej. Jeszcze. I będę długo. No, nie wiem. W sumie zgadzam się z tym wyborem, ale nie do końca. Mam wrażenie, że szef również uważa, że nie powinno mnie tutaj być. No, w programie. Nic nie zrobił dzisiaj? Pewnie chodzi o mnie, szef. Tak myślę. No. Liczyłem się z tym, także wychodzę. Dlaczego nie powinieneś tu stać? Szefie, nie powinien tutaj stać, bo zawsze staram się każdemu dookoła pomóc, doradzić. Jego ego jak dla mnie wypadnie, Ewelinka. Rośnie, rośnie, rośnie. Ciekawe, kiedy pęknie. A szkoda, bo mam nadzieję na Artura, ale Artur za dużo kontentu robi. Mam wrażenie, że troszkę stało. Ewelinka jest po prostu urocza i tyle. Potrzebowałeś czasu, żeby to zrozumieć. Staram się, tylko współpraca na kuchni dla mnie polega na tym, na pomaganiu sobie. Dla mnie pomoc wygląda troszkę inaczej. Każda moja pomoc, jeśli chodzi o inne osoby, jest czasami odbierana jak jakikolwiek atak bądź chęć pozbawienia możliwości gotowania. A kompletnie mi o to nie chodzi. Ewelina? Jestem po prostu cała roztrzęsiona, mam spocone ręce. Wiem, co źle zrobiłam. Moja upartość samą mnie pokonała. No kurwa, zjebałaś 3 razy słonecznik, no. I nie potrafiłam tego zrobić, to dalej się przy tym upierałam. To nie upór był dzisiaj problemem. Tylko brak pokory. No niestety, za bardzo chciałam. Artur? Ja, szef, stoję tutaj... Bo jest pisek. Za to, że ponoć wprowadziłem ogromny chaos na całą kuchnię, że całą pracę tak jakby rozwaliłem. No i wprowadziłeś chaos, stary, naprawdę. Cieszę się, że nie dałem ci po ryje. Prawda, albo mogłem ci zszyć usta strzywacza od was, żebyś nie gadał i działał. I by było Różyczka, super. Dziękuję za prima. Człowieku chaosie, a dlaczego nie powinieneś tu stać? Szef, nie powinienem tu stać, bo jak na początku... Możliwe, że stworzyłem taki chaos jak drużyna czerwonych strzeli. Czemu oni są bez butów? To później stanąłem przy pierogach. Wszystkie pierogi udało mi się wydać. Wydałem makarony. Wydałem i pomagałem Wojtkowi wydawać wszystkie ryby. I to jest dowód na to, że jak panujesz nad tym wewnętrznym chaosem swoim, to potrafisz. A może opanujesz ten chaos? Będziesz działał dla dobra zespołu? Opanujesz. To wróć na miejsce. Dziękuję. Aha. I przemyś to. Ewelina. Szef jednak widzi plusy w mojej osobie. Może w końcu wy to doceniecie. Ewelina, dlaczego Wojtek powinien odejść? Uważam, że Wojtek, tak samo jak ja, wypadł z kuchni, popełnił błąd i... Dlatego. To jest chujowy. To jest argument na zasadzie, no Wojtek zjebał w sumie tak samo jak ja, dlatego to on powinien odpaść z programu, a nie ja. Chujowy, mega chujowy. Ten makaron to naprawdę był minimalny błąd mój, ale się zaczynają po prostu mnie bać i widzą, jaki jestem mocny w kuchni. Wojtek, no mocny w gębie, na pewno. Ewelina powinna odejść? Albo ja, albo Ewelina. Najgorszy wybór. No ale wiadomo, muszę bronić swoich marzeń. Brak jej troszeczkę może...
opanowania w kuchni, pewności siebie, no ale jest amatorką, uczy się. Jak tak się będziesz bronił, to nie wiem, co z tego wyjdzie. Brak po prostu może zaangażowania z jakiejś strony i pasji do gotowania. Brak ci zaangażowania i pasji? Chyba jesteś ślepy. Ewelina powinna zostać. Naprawdę to kocha. Słabo się zaprezentowaliście w kuchni. Naprawdę, wyłożyliście się dzisiaj na czynnościach, które każdy mógłby zrobić. Słabo mnie przekonujecie do swoich racji. Mam na kolana paść, mam zacząć płakać. A wiesz, co ty robisz? Gotujesz jeszcze makaron 10 minut wcześniej. Opierasz go jak frajer nad tą parą i czekasz, aż złożymy. Przecież ty dobrze wiesz, że ten makaron nie pojedzie drugi raz. Jeśli ten błąd zaważy o tym, że wylecę z tego programu, nie daruję sobie tego. Wojtek? Wróć do szeregu, Wojtek. Niestety, szkoda, bo chciałbym, chcę cię wyjebać od dawna, ale... Jest to najgorszy moment, jaki kiedykolwiek miałem. Jest to ktoś słabszy od ciebie jeszcze. Dlatego masz jeszcze jedną szansę. Dziękuję. Niestety, szkoda. Cieszę się, że w to widzi. Dziękuję bardzo. Już nie ma przyjaźni, nie ma koleżeństwa. Walczymy o to, żeby tutaj zostać. Szkoda. Nie zgadzam się z tym, że nie masz pasji. Nie zgadzam się z tym, że nie masz zaangażowania. Ewelinka jest po prostu strasznie melancholijnie nudna w porównaniu do niego. Szkoda. Doszłaś w tej chwili. To jest twój maks. Ale wkręciłaś się. I o to chodziło. I mam nadzieję, że się nie poddasz i wykorzystasz tę wiedzę. Na pewno, szef, to była dla mnie ogromna przyjemność, że mogłam tu gotować, że mogłam słuchać rad szefa. Ta pasja jeszcze się pogłębiła i za to bardzo dziękuję. Oddasz teraz bluzę, pożegnasz się z wszystkimi i opuścisz piekielną kuchnię. No szkoda, szkoda, ale idź. Dziękuję. Dziękuję. Miałem nadzieję, że Kasia będzie w finale. Kasia i Rafał, to ja bym chciał taki finał. Bo Kasia, bo jest giga szefem, a Rafał jest dobrym kucharzem. O, ale romans! Musisz teraz opuścić piekielną kuchnię. Dziękuję. Piekielna kuchnia daje bardzo dużo emocji, bardzo dużo wiedzy o samym sobie, niezapomnianych ludzi, wspomnień, miejsc. Nie wierzę, że to się już skończyło. No niestety, no Sadek, no przykro mi. Jesteś ostatnią osobą, która powinna opuścić ten program. No nie, no kurwa, no nie, to odklejka już. Mam dla was dobrą radę. Zapomnijcie o tych wszystkich sympatiach, antypatiach. Jest kuchnia, jest zadanie do zrobienia. I na tym zadaniu macie się skoncentrować. Macie a za chwilę zespół, już nasz nowy dom! Z którym wydacie każdy serwis. Rozumiemy to? Tak, szef. No to prześpijcie się z tą myślą. Idźcie do domu. Przed Eweliną jeszcze długa droga. Zabrakło doświadczenia, i na razie osiągnęła swój maksymalny pułap. Ale jest światełko w tym tunelu. Z pewnością ma bowiem pasję i zaangażowanie. Widzi też swoje błędy. To rzeczy bezcenne. Reszty można się nauczyć.
Cieszę się, że mogłem mi pokazać świat prawdziwej gastronomii. Widzę, że połknęła kuchennego bakcyla. Nie ma.